Witam was serdecznie w kolejnym odcinku CFS 22 na mapce Mazowieckie Niziny V3 oczywiście. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku zaczynamy żniwa rzepaczane. Mamy dwa pola rzepaku do skoszenia, więc mamy co robić. Kombaj tutaj już rozgrzewam. Nadzieja, mam tutaj przystawkę do tego kombajnu, a tu stoi, dobra. Tu na razie nie jedziemy, tutaj, tu było coś robione zawsze na polu, dobra, tutaj nie akurat. To przesunę. Pojedziemy na inne pole, więc wsiadamy do naszej bestii i zasuwamy. O, już zasuwamy, do przodu pojedź trochę, dobra, pyk. Dobra, ogólnie zacznijmy od takich informacji, bo nie będę teraz ten. Naprawdę serdecznie wam dziękuję za, powiem zaraz ile. Za 204 subskrypcje obecnie o godzinie 20:25, jak nagrywam ten odcinek. Ostatni odcinek normalnie rewelację mi zrobił. 4300 wyświetleń, 35 łapek. Więc naprawdę z całego serca dziękuję, tak jak wam wspominałem. Jest 200 oglądających, czyli jakiś piękną chyba niedzielę albo sobotę wieczorem zorganizuję live'a. Takie wiesz, live, który tam. Może ktoś przyjdzie, obejrzy, może nikt nie przyjdzie, obejrzy. Tak będzie, że będę oczywiście z farminga, będę musiał tutaj trochę nadgonić tych prac, co tu mam tutaj zrobione. Więc naprawdę serdecznie dziękuję. I oczywiście zachęcam do subskrypcji, do łapkowania i komentowania. Oczywiście jeszcze bym miał jedną prośbę, porzucę wam jeden link do mojego kolegi, też chce, nagrywa filmiki, tylko że nagrywa filmiki Tekena, więc podrzucę wam w opisie, żebyście też do niego zajrzeli, łapkę zostawili, subskrypcję zostawili. Oto moja prośba. Więc przechodzimy do dzisiejszych zadań. Oj, żebym wysiadł. Pięknie tutaj jedziemy, podczepiamy wszystko, elegancko jedziemy. Tam na tamtym polu, co w tamtym sezonie mi rzepak nie wyszedł, to w tym sezonie mi się udało, więc no powiem wam, że jest elegancko. O, nie podczepiłem, no tak szybko jadę, dobra, pyk. Dobra, elegancko sobie wyjeżdżamy, tu wyjeżdżamy elegancko. Może tędy pojedziemy, a nie, będziemy się na drogę pchać. Tutaj mamy specjalnie drogę zrobioną. Pszenica z owszem dochodzą, tutaj ziemniaczki ładnie rosną, kwitną już, więc elegancko jest. No więc, no fajnie, dobry pomysł tutaj z tą drogą był, więc mam sobie elegancki dojazd. Nie muszę się pchać na publiczną drogę, więc jestem zadowolony, że tak się wyrażę, więc no coś zawsze, coś mi wyjdzie, coś nie wyjdzie, więc dobrze. No tutaj też widzę, sąsiad sobie ziemniaki zasadził albo dym nie ukradł. Dobra, mimo to dzisiaj raczej bym nie chciał takiego długiego odcinka, bo tutaj jest praktycznie same żniwa rzepaku mam, więc resztę zrobimy sobie na live'ie, ogarniemy jak tego live'a zorganizuję, więc jak tutaj, gdzie tu podjechać? A, to tak, podjedziemy. To może gdzie w krzaki. O Jezu, pojechałem po tym. Zapomniałem, dobra. Może gdzieś tutaj w krzaki podjechać. O, tutaj jest takie jakieś miejsce w miarę. O Jezu, i już rozwaliłem kombaj, a tu krzaka nie zauważyłem. Jedzie, dobra, oho, dobra. O Jezu, nie w tą stronę. Przy piątku to jakoś tak. No nie wychodzi kierowanie kombajnem, muszę trochę go nasunąć tutaj, bo mi nie pyknie. O, dobra. Dobra, elegancko rozkładamy tutaj trochę manewracji tutaj. A mamy w racji taki DP i takich rzeczy innych tutaj. No to no gdzie tu się rozłożyć? Dobra, tutaj zaraz odpalamy i ogień jedziemy naszym New Hollandem. Jedziemy ogień tam naszym New Hollandem. Ucieczka? Miesieczka, nie chcę słomy zbierać siebie. Dobra, teraz sieczka. Słoma mi ze rzepaka nie jest potrzebna, więc rzepakowej słomy nie potrzebuję, niech idzie na nawóz. Ten, no i jak tu? No, rzepak powiem ładny tutaj wyszedł, ładny. Powinno być dobre zbiory, mam nadzieję takie eleganckie zbiory będą. Tutaj wszystko elegancko, kombem
zabiera, krzaczki też zabierzemy ze sobą, więc... Więc, no, co wam powiem ciekawego, no normalnie jestem pod wrażeniem, no, naprawdę, że no... Mój kanał jakoś od końca sierpnia zaczął trochę żyć, można powiedzieć, dzięki wam, więc no jestem naprawdę zadowolony, jak tak patrzę. Jednak coś nieraz wyjdzie mi w życiu, żeby było elegancko, więc jestem naprawdę wdzięczny wam za te łapki, subskrypcje, komentarze też oczywiście są. Ale jak coś, to proszę więcej komentarzy, może jakieś pomysły macie, co mogę jeszcze na tej serii robić, czy coś wam się nie podoba, coś by zmienić, coś takiego, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Ja się postaram do tego dostosować. Na koncie mamy 27 tysięcy, prawie 28 tysięcy, więc aż soję sprzedałem, zarobiłem tam prawie 24 tysiące, więc elegancko mi się udało tą soję sprzedać w dobrej cenie. Nie było jej dużo, ale zyskownie. Przytrzymałem przez cały jesień, zimę, wiosnę i teraz dopiero w czerwcu sprzedałem, więc jest, no, moim zdaniem nie mam tragedii. Strat nie wyszłem na tej soi, ale mogło być lepiej. Mam nadzieję, że zacznę się trochę jakoś rozwijać na tych odcinkach. Teraz będzie mi trochę łatwiej, bo niepotrzebnie trochę takich błędów porobiłem, ale no cóż, błędy się zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi, więc nie wszystko mi wyszło tak, jak powinno. Trochę tam zachciało mi się od razu takie przebudowy na któryś odcinek, ale aczkolwiek wiecie, że jak tworzyłem tą gospodarkę, nie było fajnych budynków. Tym razem, no udało mi się ją wybudować, ale nie do końca jestem zadowolony. Tak, powiem tak, tak średnio. Miałem inną wizję, trochę inaczej wyszło. Mam nadzieję, że jeszcze inaczej wyjdzie, może jakieś ciekawe budynki podochodzą. Więc nie przejmujmy się, rozwijajmy się, teraz będziemy inwestować w maszyny, bo jak na razie to mam talerzówkę wymiany, agregacik jakiś patrzyłem, więc mam dużo do wymiany, więc sprzętów starych, więc no, będę chciał to powymieniać. Albo tak, co pojedziemy, nie będziemy tutaj tak manewrować, więc mówię wam, nagram wam ten odcinek z podziękowaniami, akurat... O, już 50% mamy. Akurat żniwa rzepaków zaczniemy, mówię, resztę żniw będziemy kończyć po prostu na live. Może jeszcze na tamto pole mi się uda przejechać. Może i bez odczepiania wózek później zgarnę, bo tam już drogą polną dojadę do tamtego pola, więc się powinienem zmieścić. Tutaj skosimy, przeskoczymy tam na pole koło domu i będziemy raczej kończyć. Tak jak ostatnio tam, co tam było w ostatnio, a siewy były, coś tam soi było i coś koszenie trawy też miałem i coś tam jeszcze było. Więc ja dzisiaj wchodzę tutaj na save'a, patrzę, te, ja nie skosiłem tej trawy i nie zbelowałem na kiszonkę, więc owinięte leżą teraz na tych łąkach, już na pewno zarośnięte, bo nie miałem kiedy ich zgarnąć, mówię, tak chciałem wam jak najszybciej przygotować, więc tamto później najwyżej się pomęczymy na live'ie, pozgarniamy trochę tego towaru, więc... Czy jakiś ciągnik wypożyczę sobie z samozbierającą przyczepą, jakąś przetestujemy jakiś ciągnik na te same ten zbieranie, no to zobaczymy już na live, ale nie obiecuję wam, na pewno na weekendzie będę chciał tego live'a zrobić, ale w jaki weekend to nie wiem, jak obiecałem to zrobię, tylko że no nie wiem jak to się ułoży jeszcze, może w tą niedzielę, może za tydzień w niedzielę, zależy jak będę miał spokojniejszy tydzień, ale raczej w następnym tygodniu będę miał dwa dni urlopu. To może by się przy piątku jakiego live'ika, ale nie, tam wy tam będzie ta zmęczeni, to może przy sobocie zrobimy tego live'ika. W sobotę usiędziemy tak po południu i zaczniemy grać, jak nie będę miał nic ciekawszego do roboty w sobotę. Raczej nie, bo teraz zimno jest tam. Sobota albo niedziela, albo w tym tygodniu, w niedzielę, albo w następnym tygodniu. Jak coś, to najwyżej was będę informował. Postaram się tam jakoś pisać na społeczności, czy jakoś tam jest ta zakładka na YouTube, może mi się uda uzupełnić, to wam dam najwyżej informację wcześniej, czy live będzie, mam nadzieję, że wyskoczy i was poinformuję. No bo co, no nie będę teraz, no obiecałem, że zrobię i zrobię tego live'a, tylko że no czas i chęci. Chęci na pewno będą, bo jak tyle subskrypcji, jak się patrzy, jak się przybywają, więc chęci będą. Mam nadzieję, że z czasem też nic mi nie pokrzyżuje plany, więc powinno mi się udać. Tak trochę od dupy strony jedziemy, powinienem od tamtej strony z rurą jechać, ale no...
Ale tam dobra, to mało ważne, zaraz wyjedziemy najwyżej i tyle tam. No nic się nie dzieje, cofniemy elegancko później. Już nie będę się obracał, bo nie będę ten, no ale powiem wam, że... Rzepak mi tu elegancko sypie, powiem wam. No, jestem pod wrażeniem. Trochę tego rzepaku zgarnę. Dobra, tutaj zaparkujemy elegancko. Dobra, biegniemy tutaj. Podciągnik, a co będziemy później po rzepaku siać, tutaj nie mam bladego pojęcia, będę musiał to stależować. Palimy tutaj naszego najlepszego, to jest chyba mój ulubiony ciągnik, wszystko nim robię, mimo że mam większy ciągnik, wszystko tym ciągnikiem robię, wożę, przetransportuję i tak dalej, no. No tak lubię ten ciągnik, że no aż będzie mi żal go sprzedawać, więc chyba raczej go nie sprzedam, zostanie. Do takich, a miałem właśnie sprawdzić, chyba mówiłem, że ten czetur mogę do niego założyć, bo takie coś pomysły miałem. Chyba w tamtym odcinku, jak się nie mylę oczywiście, ale no nie pamiętam. Dobra, elegancko, tutaj go zgasimy, niech co stoi. Trochę tego towaru będzie, więc jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wam też odcinki się podobają, no widzę, że się podobają, no albo tylko wchodzicie na chwilę, pyk, pyk, zerkniecie i... I tyle, więc no, powiedziałem, no, krótkich odcinków, no to bym musiał dużo akcji robić szybko, 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 a tak to przynajmniej za te 3-2 akcje, żeby na odcinku było, no, a jak tam teraz żniwa są, no to wiadomo, nie zrobisz 3-2 akcji, więc żniwa to żniwa, no, niestety, musicie wybaczyć. Musicie wybaczyć, że tak jakoś wychodzi, więc chyba odwrócimy się, bo mi tak trochę tam by było mi patrzeć lepiej niż tutaj. Przez te wajchy i tak dalej, no cóż, no, kombajn się sprawuje, jestem zadowolony z tego kombajnu, dobrze mi doradziliście, kupiłem, chcieliście, macie kombajn, widzicie, ze mną zawsze możecie się tutaj dogadać, komentarze zostawić, więc czytam te komentarze i będę się starał niektóre błędy eliminować, ale no, powiem tak, na razie w żaden sprzęt nie inwestowałem do nagrywania, czyli mikrofon, czy coś porządniejszego, no bo to wiecie, no to jest wydawać pieniądze, które no na razie się nie zwracają, no tak, tak szczerze wam powiem, no postaram się, może jakaś może teraz na święta coś ciekawego mi się uda, jakiś mikrofon taki zajebisty dorwać, czy taki porządniejszy, żebyście mnie lepiej słyszeli, jakoś to wszystko poustawiać, bo moim zdaniem no już grę mam tak przyciszoną, że już okej, no ale no tak po komentarzu, no no nie słychać mnie dobrze, więc no to nagrywam, używam słuchawek z mikrofonem, więc ta też jakość nie jest jakaś idealna tego nagrywania, ale staram się, żeby to wszystkie te wasze komentarze, co czytam, żeby starać się te błędy eliminować. No ale wiecie, no nie zawsze się uda wszystko wyeliminować, no bo albo bo trzeba było sprzęt zmienić, albo co innego, więc na razie się zastanawiam, czy będę coś kupował, czy na razie się wstrzymamy. Postaram się tutaj grę właśnie przyciszać, te maszyny, żeby tak było w miarę maszyny i mnie słychać. No postaram się po prostu, no postaram się, no tylu was już jest u mnie na kanale, więc postaram się. Może wymyślę i sobie zakupię jakiś porządniejszy sprzęt do... nagrywania, jakieś może programy, coś pomyślimy, no niby OBS-em nagrywam, ale ten co montuję, niby płatny był ten co do montaży, takie szybkie przerabianie filmików, ale no to nie jest to, nie jest to. Więc no będę się starał, jak tylko będziecie oglądać moje odcinki, będę się starał, żeby to ogarnąć, żebyście mieli przyjemność słuchania mnie, więc... O, za szybko chyba podniosłem trochę, ale dobra. No mówię, za szybko, dobra, to się wróci tam. To się nic nie dzieje, to się te miniaki złapie, zrobi się i tyle. Bo za szybko podniosłem, niepotrzebnie jakoś tak palec poleciał, więc... Elegancko. No, powiem wam, że... Elegancko, elegancko mi to idzie. No mówię, jeszcze na raz będziemy mieli. No, praki tam. No, no, jadę i tak całą szerokością, więc powiem tak, jeszcze ze sprzętu by mi się przydał drugi na pewno monitor do monitorowania to, co nagrywam, tak, żeby widzieć, że faktycznie to jest nagrywane poprawnie, nie tam, że jakieś tam, wiecie, tak, żeby później nie było przy montażu problemów. Więc też mam zamiar tutaj sobie monitor dokupić, ale nie wiem kiedy naprawdę, bo na razie mam biurko takie sobie, więc... Drugi monitor to już by było mi ciężko tutaj umieścić, więc no ciężko, no ciężko by było.
Więc bym musiał teraz, no planuję na wiosnę, jak będą fundusze, trochę przeremontować swój pokój tutaj. Tak, żeby trochę inne meble wstawić, przemeblować po prostu to stanowisko też sobie tak do nagrywania. Zrobić takie jakieś większe biurko, żeby drugi monitor się zmieścił, więc powiem tak, no plany mam, ale no wiadomo, wszystko powoli, stopniowo, nie wiadomo co to do wiosny, czy tą zimę przeżyjemy, czy ogrzejemy całe domy, czy nie ogrzejemy, czy będziemy jakie ogniska palić w środku pokoju, więc no wszystko możliwe, więc no. Więc trzeba powoli, powoli, małymi kroczkami do wszystkiego, więc... No cóż ja wam mogę powiedzieć, no tyle mogę wam powiedzieć, co mam plany, takie planuję, ale to wiecie, z tych planów nic nie wychodzi, bo też bym chciał auto zmienić, wiadomo. Nie jest tak, jakby się chciało, więc no... Trzeba jakoś to tak rozsądnie, mądrze porozkładać sobie w czasie, żeby to wszystko elegancko było, więc... Więc już mi trochę tutaj gardło zasycha od tego mówienia, bo faktycznie no, mówić trzeba was do was i tak, jakby tak ktoś zastanowił się, jakby weszedł tak do pokoju, obcy mówi, no ty, no głupi, no gada do komputera, gra w coś i tyle, no. No tak, no nieraz takie wrażenie mają, no niektórzy, więc. To wysypiemy, bo żeby zapełnić nam piękny, przejedziemy zaraz na tamto stanowisko drugie. Więc powiem wam, że no przyczepa tutaj rzepaku będzie, więc jestem no w miarę zadowolony, więc no, powiem wam, że fajnie. O, chyba będę musiał sobie krzesło jakieś kupić inne, biurkowe, mnie coś tak niewygodnie się siedzi. Więc widzicie, no tak jakieś dziwne, no już trochę lat swoje to krzesło ma, ja trochę go używam, więc mi się przydało jakieś tam porządniejsze zainwestować, wygodniejsze, bo mnie coś na dole plecy bolą. Coś mnie zaczęło pobolewać, jak tak siedzę, więc przejedziemy szybko na tamto pole, tak żeby was więcej też nie zanudzać tym moją gadką i tym żniwami, więc jeszcze tam trochę wam jeszcze tam nie raz będzie ta żniwa widzieć, więc ale te mijaki to ja bym zajebiste zrobił, no naprawdę. Aj, no cóż, nie zauważyłem ich, tak wyszło, dobra, tam trochę to ogólnie pracownik robił, czyli pracownikowi powinno premię zabrać za robotę, więc ale... Ale tu tak tam, fajnie mi z tą drogą wyszło, więc mi się teraz podoba, elegancko jest. Malina, dobra, tutaj po soi sąsiada trochę, a młoda jest, to pewnie się tutaj wytniemy sobie poprzeczniaczek. Tak, żeby nikomu nie wyjeżdżać. Tak sobie tniemy poprzeczniaczek, cofniemy kombajnem, zaczniemy od tej strony, żeby rura była po tej stronie, jak to nakazano. No, rzepaku w tym sezonie trochę mi się uda. No, w końcu jakieś większe żniwa w końcu, więc no... Więc jestem zadowolony z tego. Dobra, cofniemy. Ta mapa mi się naprawdę podoba, ta mapa naprawdę jest fajnie wykonana, twórca się postarał. Bez miło mi się gra na tej mapie, no dużo godzin nie przegram, bo mówię, no jak nagrywam to dopiero gram, no więc jakby trochę tych live'ików też bym zaczął robić, to żeby się na live'iku podgoniło, bo teraz siedziałem godzinę czasu i nadganiałem tą pracę zaległą, co zostawiłem po tamtym odcinku, a miałem usiąść kiedyś na tygodniu i sobie skończyć tą pracę, ale niestety jakoś wyleciało mi to z głowy, więc no nie nadgoniłem i dzisiaj tam zostały zarośnięte te belki, to w następnym odcinku pojedziemy. Tamtą łąkę, co mam już tyle czasu, to będziemy ją likwidować, będę raczej, będę musiał zobaczyć jaki tam płodozmian, czy tam rzepak walniemy, czy jaką pszenicę walniemy tam, czy jęczmień jeszcze, no nie wiem, tam bym musiał zobaczyć jak płodozmian się układa, więc no... Jestem zadowolony, elegancko. O, tu też poprzeczniak to sobie wytniemy. Tak ogólnie... No tu płodozmian mi wyszedł 13%, 113%, czyli nie jest tak zły. Nie, to 15%, przepraszam. Więc przepraszam, 15%, no to więc 115, więc jest fajnie, powinien być fajny plon.
Dobra, tutaj, żeby tego drzewka nie zgarnąć. Elegancko tutaj, tak delikatnie, delikatnie, żeby tam nie uszkodzić kombajnu. Kombaj drogi. Muszę później prostować tutaj ten header, to nie, nie. Nie, nie mogę pozwolić do takiej sytuacji, żeby prostować header, nie, nie, nie. Połamę stół, aż to wszystko drogie jest. Chyba tutaj zawetniemy się elegancko. Musimy tak zrobić, żeby można było tu się jakoś wyrobić. Teraz chyba powinno być elegancko. No nie elegancko, bo drzewo zawadziłem, więc nie jest elegancko, więc nie powinienem większy trochę wyciąć sobie zrobić, wyciąć sobie tutaj miejsce, ale dobra, tam jest dobrze. Nie ma co psuć, mamy po 50%. Więc no, powiem wam, że poprzeczniaki i kółeczko, które kończę, no to też ładnie tego rzepaku sypnie. Więc będę musiał gdzieś na klepisko to sypać, bo niestety ten silos, co mam, to tak bardzo mały on jest. Więc tu cały rzepak, tutaj mogę jedynie do tego rzucić soję, chyba rzucę tam. A rzepak zaraz wystawimy tam, rurę tam wystawię i wysypiemy po prostu tam, gdzie soję miałem, więc... Na klepisku będzie sobie elegancko leżało, żmijka wyciągnie. Żyć ludzie, żyć nie umierać. Dobra, jeszcze tutaj jeden poprzeczniaczek walniemy, żeby można było lepiej zawracać. Więc elegancko. Na razie nad zmianą kombajnu nie myślałem, bo na razie ten nam wystarczy. Najwyżej tylko ciągniki będziemy zmieniać, żeby nie było to samo, ale kombajn, no, no wiadomo, kombaj kupujesz, no to już trochę na więcej sezonów niż tak co drugi sezon zmieniać czy coś ile. Więc na razie może coś nowszego jakiegoś się kupimy, ale tam w przyszłości zobaczymy, więc o tu akurat dokosimy ładnie ten zbiorniczek. Już 80% mamy, później pojedziemy pociągnik i odcinek będziemy kończyć, więc nadal jestem pod wrażeniem, że powiedziałem w jakoś ostatnich, przedostatnich odcinkach, że 200 subskrybentów i live'ika robię. Dobiliście to 200 subskrybentów, no i live'ik będzie. Datę wam podam tam na społeczności Facebook, na tym YouTubie i tak dalej, poinformuję was, więc bądźcie spokojni, jak obiecałem, tak zrobię. Dobra, elegancko dojeżdżamy sobie. A, jedziemy na całość szerokość headeru, no. Dobra, dobra, dobra. Dobra, wyłączmy na razie kombaj, bo tutaj akurat elegancko podjadę. Zaraz muszę teleporcikiem. O, dobra, tutaj jesteśmy, to zrobimy zaraz porządek z tą rurą. Tym tutaj zmijką przestawimy ją. O, dobra, gdzieś tutaj jakąś kolizję ma, więc... Nie, no niby nie ma. O, byłem już w tym ciągniku, teraz będziemy skakać, żółkę ciągnika. Dobra, elegancko tam wjedziemy, rzucimy to. Elegancko to też drogą boczną pojedziemy, nie będziemy się pchać, bo to będzie szybciej niż do głównej dojechać, więc... I ogień, i rura, i jedziemy dalej. Ach. No, muszę tą przyczepę jeszcze kupić, jakąś inną, ciekawsza, żeby była większa. No, na razie tam mi wystarczy, daleko pól nie mam. No, tam jedną pszenicę mamy daleko, to będzie trzeba dojechać, ale tam pszenica jeszcze nie dojrzała jest, więc będzie trzeba na sierpień przewinąć. Teraz się trochę pobawimy manewrowaniem do tyłu, więc tutaj trochę pobawimy się tutaj. No ogólnie ta tandemka mi się podoba, no nie mówię, że nie, no ładnie jest, lepiej cofać taką, wiadomo, jedną oś. Wygodniej manewrować, wygodniej cofać, poczekajcie, tak trochę gadam, o pyk, pyk. Chyba ciągnika jakiegoś nie wyłączyłem, dobra, zaraz będę musiał wyłączyć jakiś. Dobra. A tego chyba nie wyłączyłem. Grzeje się, dobra. Szkoda paliwo, paliwo firmowe, więc... Oj, 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 oj. A, no tak, ona tak dziwnie tym się robi, jak wysypie. Elegancko. A, teraz co pojedziemy tutaj, tą drogą. O, widły na środku leżą. O, kiszonkę chyba miałem sprzedać. Tak ją załadowałem, tak jest. Chyba miałem ją sprzedać. Chyba taki plan miałem, ale dobra. O matko, ile mi obornika narobiło, ty.
Ile mi tego obornika narobiło? Przed tyle krów nie mam nawet. O, 25 tysięcy narobiło, elegancko. Ile ja mam tych krów? Bo one miały mi się w końcu rozmnożyć. Nie wiem, czy mi się rozmnożyły. Rozmnożyły mi się. Uuu, to teraz. Ujujujujujujuj. Mam 8 krów i co, 4 krowy dały? Poczekaj, to. No tak, to jest 27 miesięcy. Ta, a to jest. A no to się. Poczekaj, ta. Te się rozmnażają. A te się jako pierwsze, te jeszcze muszą rozmnożyć, co mam kupione. Tak dziwnie. No dobra. No, te się rozmnożyły, widzę. Elegancko, fajnie, fajnie. Mamy więcej krówek. Czyli więcej karmy będzie szło, będzie można więcej TMR-u kręcić. Elegancko, podoba mi się, bo mam trochę już tych zapasów zrobionych, więc możemy lecieć teraz na pełnym speedzie. Co my mam, rafy, kupuj, tutaj tak zajedziemy. Uda się tak ładnie zajechać. Ach. Dobra, no cóż, tym pięknym akcentem rzepaku tutaj na przyczepie, tak elegancki, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa. No i fajnie.